Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem ze Scooby-Doo, nawiedzone bagno. Już mnie atakują małe tutaj potworki, a ja oczywiście mam już maski z nich, więc mi są niepotrzebne te ataki. Zniszczymy ich sobie szybciutko i przejdziemy dalej do rozgrywki. Ogólnie do roboty mamy tak. Znajdźcie wejście do lodowych jaskiń za dźwigiem. W obozowisku Drwali. Po drugiej stronie znajdziecie domek Musa. Okej, czyli ja już się udałam w tamtą stronę, nie zaczynam od początku, tam jak wiecie mnie wywijało na bagna i w ogóle, no bo stwierdziłam, że nie będę traciła czasu waszego w sumie, żebyście oglądali jakieś tam głupotki, jak możemy od razu przejść do robotki, prawda? Chciałam zaznaczyć, że filmik idealnie wpasowuje nam się w grafik też majówkowy, bo chciałam wam zrobić jak najwięcej filmików na majówkę, a akurat wypada czwartek, no i wypadł Scooby tym razem, więc no fajnie się zgrało, bo ja ciągle mam wrażenie, że tam się pali, nie? Dosłownie i tam nadal leży ten klucz, że się pewnie do niego dostać, bo on znowu w tej toalecie, a nie, do dźwigu. Tak, do dźwigu, już widzę, bo to pewnie trzeba będzie to przenieść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ej, nie, ja tu nie mogę wejść. Patrzcie, nie mogę. No to, a tu ona to zrobi? Nie, nie zrobi, żeby użyć dźwig. Ale tu coś miało być za dźwigiem, nie? Nie wpadaj! Chyba, że coś z tą katapultą trzeba już użyć, żeby on otworzył nam tu drzwi. No spróbujmy. A może mu rzucę w domku. Ej, tam jest w ogóle jakieś jedzonko, a wcześniej go nie było? Czy ja wzięłam? Coś mi tu nie pasuje, bo on tam jest. Zamknięte. Może uda nam się skorzystać z dźwigu, żeby znaleźć inną drogę. Gdybyśmy tylko mieli klucz do dźwigu. Spytajmy się pana Planksa. Okej, jak tu podeszłam, to nagle się coś takiego stało. Wcześniej nie było. Więc no może dopiero teraz będę mogła tu wejść. Tak. Spokój. Nic ode mnie nie dostaniecie. Pewnie pomogliście mi, ale to ja byłem mózgiem całej operacji. Nie jestem tutaj nadzorcą bez powodu. Nie położycie swoich niechlujnych łapsk na moim kluczu. Gotuję. Idźcie stąd. Hej, spójrzcie, klucz. Może skorzystajmy z katapulty, żeby go wykurzyć. Okej, pomysł miałam dobry, tylko za wcześnie chciałam go wykonać. Musimy znaleźć brakujące części. Okej, i te części mam odkładać tu. Dobra. Do katapulty. Dobra, czyli ja wymyślałam sobie różne rzeczy i kładłam tam jakieś kule śnieżne, a to w ogóle nie miało sensu najmniejszego. No ale co, no tak wyszło, no co mam zrobić, no. Trochę mnie tu oszukali, bo ja tam w sumie podeszłam i nic mi się wcześniej nie wyświetliło, to znaczy ta rozmowa, co tam Velma mówiła, nie? Więc taka trochę lipka. No ale ważne, że się doszukałam tego wszystkiego i no możemy działać. Dobra, i tu są te dwie części, okej. No szkoda, że ona by jednej nie wzięła i by mi nie dała. A jak rzucę z daleka, albo dobra. Już przyniosę, nie będę kombinować, bo jeszcze gdzieś to wyrzucę i dużo więcej roboty będzie. W ogóle jem sobie teraz w międzyczasie malinki i jarzynki i po prostu jestem zakochana w ich smaku. Więc... O, trzeba teraz wziąć kulę. Więc będę sobie trochę szamała w międzyczasie, wybaczcie mi to, ale nie potrafię grać bez jedzonka albo jakiegoś pićka dosłownie, nie? Odłóż to. Czy ja mam to rzucić? To jest pytanie. Tak, rzucić. I co, ja mam użyć teraz tego jak? Aha, pewnie naskoczyć, dobra. Ale mógłbyś tu... A, bo to nie wycelowało. Ja tu gotuję! Chyba we wszystkie okna trzeba, wiecie? Ej, nie, rozwaliłam kulę. A pojawi się ich więcej potem? To porzucenie? Tak. Chyba muszę teraz nacisnąć najpierw tu, wszystko jasne. A, nie trzeba tak robić, tylko można po prostu stanąć, bo on jest wściekły teraz, no dobra. Jeszcze o jeden bok się tutaj zrobimy. To już w ogóle jest tam daleko. Serio? A w ogóle to jedzonko na stówę się pojawiło tylko dlatego, że on teraz nagle coś gotuje, a nie, że ja wcześniej nie zauważyłam, nie? Dobra. I ostatnie okno. Teraz jest odpowiedni moment na wkradnięcie się i złapanie klucza. Aha, serio, bo on w ogóle nie zauważy, że ktoś tam jest, tak? Aha, bo on się dusi? Czy o co chodzi? Że on w ogóle nie widzi. Dobra, mamy 6 na 8 i bierz klucz. Jak on tego nie zauważy, nie? To ludzie... Masakra. Z którego korzystaliśmy wcześniej. Serio, to jest przecież... A, nieważne, że nawet nie komentuję, nie? Bo to przecież jest tylko gra, tak? Niebieski, zielony, czerwony, niebieski, czerwony. Niebieski, zielony, czerwony, niebieski, czerwony. Dobra.
I odkrywamy teraz nowy teren dzięki temu w sumie, nie? Tu będzie jakaś ta chatka musa i tak dalej. No on jest podejrzany. Ten jest wredny, ale chyba nie powiedziałabym, że jest jakiś podejrzany. On jest po prostu wredny. Okej, tu jest jakiś potwór? A, ten łoś jakiś oszalały. Tylko... Ten facet wydaje się być w kiepskim nastroju. Hej, ja bym poprosiła... Czy jego będzie trzeba tymi kulami rzucać? Gdzie on jest? Oślepmy go śniegiem! Oślepmy go śniegiem, dobra, tylko ja bym chciała mu zrobić zdjęcie. O, mamy. Franken łoś! Boże, serio, to się tak nazywa? Aaaa! Oślepmy go, to w sumie jest trochę jak ten byczek. Jego wodą, tego śniegiem. Aha, i to nic nie dało. Dało, dobra. Leży jakiś taki, szybko bij go. No nie! Wstał! Jak ja narzekałam na przeciwników z tego, z pierwszych strachów, to tutaj są zdecydowanie bardziej irytujący, tak szczerze. Trudniejsi też zdecydowanie. Nie no kurde, to nic nie daje. Niego trzeba trochę później rzucić? On teraz nie widzi? Teraz, ale i tak Velma uderzył, dobra. Może byś mi Velma pomogła? O nie, jeszcze raz pewnie trzeba. Takie trzy razy zazwyczaj. No, a tak to nie można w niego przywalić, nie? To jest w ogóle... Kurde, nie trafiłam. Oślepmy go śniegiem. O, teraz. No już powinien, kurde, chyba się ogarnąć. No, nie ma go. Git. Ten dziwny łoś był wyjątkowo terytorialny. Tak jakby czegoś bronił. Dobrze, że tylko 10 takich trzeba ogarnąć, bo masakracja z tymi potworami, serio. Tu coś będzie? O, lupa. Okej, to. Czy coś jeszcze? To interesujące. Reagują na szkło powiększające. Ciekawe, czy musimy je uderzyć w odpowiedniej kolejności. Chyba zapamiętałam, ale nie jestem pewna. Nie, źle. Dobra, teraz już pamiętam. Bo coś się zamieszałam. Myślałam, że to będzie tak na zmianę. Ale nie. Tu i tu. Chyba to rozgryźliśmy. Wejdźmy do środka i zacznijmy dochodzenie. Okej, chodźmy. Co? O! Halo? Jest tu ktoś? Dobra. Skoro on jest tak przywiązany... Ej, nie, ja wyszłam stąd. To znaczy, że ktoś go mógł porwać, chyba że udaje. Mam nadzieję, że to nie pułapka. No ja też właśnie. Albo to jest pułapka i on udaje, że jest zawiązany, albo mózg go porwał. Dwie opcje tylko, jak dla mnie są. Okej, tutaj Dafne. Ale nie wiem, czy najpierw tu, czy tu. Dobra, najpierw Dafne. Niech się wykaże. Tu jest coś zamrożone, jakiś klucz. Aha, to tylko tu? Nic więcej nie ma, tylko była Scooby chrupa? A to bez sensu. Czy tu jest potrzebny mi Fredzio w takim razie? Do przesunięcia tego? To w sumie... Co to mi wszystko daje, nie? Bo ja tutaj... Nie doskoczę. Nie wiem, dziwne to strasznie, bo ja tu nie mogę wejść. Może tu? Tej liny się będzie trzeba Dafne przedostać, więc może ja Velmę zmienię w Dafne, będzie pewnie tak lepiej. Tylko ja nawet tu nie mogę doskoczyć, tak szczerze. W sensie do tej skrzynki, a co dopiero, kurde, dalej. Jakby z czego ja mam przeskoczyć? Czy one powinny być obok siebie jakoś? Nie mam pojęcia, bo tego nie da się zrobić. A, chyba już wiem. I w górę! Już chyba wiem, o ile to się tak da. Teraz w tego. Czas naoliwić łokcie. Bo proszę, żeby mi stąd nie zeszli, tak? Niech to tak będzie. Kurde, niepotrzebnie tamtą... Serio? Serio, Dafne? Nie no, ale skoczyłam głupio. Dobra, czekajcie. Dobra, jestem z powrotem tu. Już sobie poprzesuwałam te skrzynie w odpowiednie miejsce. Z powrotem tamtą też, żeby nie tracić potem czasu. Teraz dosuwam ją do końca. Nie mam bata, że nie. Dobra, dajesz Dafne. Idź tu, Boże, już myślałam znowu, że ona spadnie, nie?
Dobra, teraz tu, teraz Fredzio. I znowu dosuwamy do samego końca. I zamiana. Dobra, wejdź tu do góry. I zapraszam tu. Okej, tu jest ogień. Aha, i nim pewnie będzie trzeba ten lód polać. Okej, jest git. I mamy kluczyk. Więc możemy się cofnąć. Jeszcze pewnie w drugą stronę też będą jakieś tam zadanka dla nich, bo najpierw trzeba je tutaj, nie? Dobrze myślę, tak. No to idziemy jeszcze w drugą stronę. No niech będzie Daphne i Fred. Niech się wykażą trochę też na jakimś odcinku. Ale to i tak już Scooby ten i kudłaty jednak są potrzebni, więc no sorry. Sorry ludzie, jednak to już minęło wasze 5 minut. Tu nic nie ma takiego dodatkowego, nie? Raczej nic nie widzę. Mam nadzieję, że żadne duszki też się tu nie kręciły i ich nie pominęłam. Weźmy sobie najpierw tu. Pewnie teraz trzeba... No zobaczymy, czy mogę tu przeskoczyć. Oj, już myślałam, że gdzieś spadam w ogóle. Dobra. Tam jest ten ogień. Ja zeszłam stąd, ale... Sobie myślę, że... Gdzie jest kudłaty? Halo, kudłacz. Tu się chowa, Boże, ja go nie widziałam. Bo on tylko chyba może się tam właśnie dostać. Także chodźmy... O, jest duszek! Patrzcie, dobrze, że widzę, dobrze, że widzę. Zapisało się? Nie, nie zdążyłam chyba. No, teraz zrobiłam. Teraz idziemy tu. I mamy ogień. Teraz nie możemy go jakby, wiecie, nie możemy się tymi linkami poruszać, no bo wtedy on rzuci ten ogień. Tu jeszcze nie byłam. Mógłbym się tego chwycić. No mógłbyś, ale nie potrzebujesz tego teraz. Gdzie jest w ogóle ta bryła lodu? O, tu, dobra. Dobra, bierz klucz. Dobra, i jesteśmy tu, proszę bardzo. Teraz i tak Velma. Okej, otworzone. Polecimy z Scoobym. Teraz nie wiem, pułapka i on jest z Wallem? Czy ktoś go uwięził? Oj. Zamknęło się za nami. Nie ma powrotu. Czy ktoś mnie tu zaatakuje? Czy ja muszę do niego jakoś pójść? Coś mi powiedzieć, bo tu są te gorące rzeczy. Czy coś tu jest? No dobra, spróbujmy z nim pogadać. Pozdrawiam! Choina! Jak widzicie, jestem w kropce. Tropiciele tajemnic nadciągają z pomocą, ta? Te małe, wredne, śnieżne dingo mnie atakowały. Potrzebuję jedynie trochę czasu, żeby się uwolnić i będę się z tego śmiał. Możecie je przez chwilę ode mnie odpędzać? Właśnie tu biegną! Szybko! No dobra. Widzicie te podpalone beczki? Złapcie je i ustawcie wokół mnie! Nie cierpią ognia! O-o! Już o, nie. Pokonajmy je! Nie wiem, czy właśnie je najpierw pokonywać trochę, bo coś tu... No, czy ty byś mógł to odłożyć ładnie? Dobra, tu się zrobiło. Jeszcze te inne trzeba, ale one tu trochę tutaj się próbują do niego właśnie dostać. Nie wiem, czy może trochę właśnie ich tak, o, pokonać, czy nie? Czy iść po ten ogień, ale dobra, idziemy po ogień, może... O kurde, myślałam, Velma, że ty będziesz w nich uderzać, a ja ogień zrobię. Halo. Aha, nie ma już, tego wywróciły. Albo ja wywróciłam. Może tym moim skokiem, czy coś. Ciekawe, czy jak właśnie już postawię trochę ognia, to czy one wtedy w ogóle już w tamten teren się nie zapuszczą, czy... Bo tak trochę są właśnie tylko w tamtą stronę skumulowane, więc może faktycznie lepiej od razu tylko ogień i tyle. Już git? Nie, bardziej tu. Czy on nie może równo tego odstawić? No halo! Nie no, jeszcze gorzej. Dobra, tu. Jest! I co, i nadal mam to przestawiać teraz? Tak? To o to chodzi? Może mogłam z nim porozmawiać. A coś mi powiesz? Dzięki za ratunek. Cieszę się, że was poznałem. A teraz, by odwzajemnić przysługę, szukacie wyjścia, tak? Tak się składa, że znam tajne przejście. Nie no, serio. Jest na tej ścianie z tyłu. Przysięgam na własną mamusię. Tutaj jak to położę, bo było to z tyłu za nim, to to się roztopi, tak? Boże! Odłóż to normalnie. No nadal nie. Dobra. Tylko teraz nie wiem, czy iść trochę też tu.
Czy nie? Kurde, zastanawiam się teraz, czy to jest po prostu tylko tajne wyjście. I tędy się wyjdzie i koniec wszystkiego, czy jeszcze iść tam? No chyba pójdę jeszcze tu, bo mi tak strzałka każe, nie? Zobaczymy, co tu będzie. O, myślałam, że dziura jakaś. O! Mogę ci zrobić zdjęcie? Nie? Bo to tylko twoja ręka była. Już się nie pojawisz. Kurde, nie... Dążę wcisnąć ci dynki, żeby mu zrobić zdjęcie. Może tu. O, teraz? Patrzcie, no nie mogę. Czyli tylko jedno... Jego ręka nie wystarczy. To mi wygląda na bazę. Ale jaką? Rozejrzyjmy się. Dobra. Najpierw tu. Czy to będziemy mieli wtedy 7 jedzonka, jak ja to wezmę? Wezmę to na wynos. Tak, 7. I pułapka, pułapka, wskazówka. Dobra, wejdźmy jeszcze sobie w... Kudłatego się zmieńmy. Tu znowu jest fasolka. No dziwne. Aha, to... Tylko się z tego schodziło. Dobra, nieważne. Ja tu już wolę Skubiego wtedy. A, po prostu wskazówka tutaj. Też może być. Tu nic nie ma więcej. Tu jest wskazówka. Skubi. O, tu na dole takie, patrzcie. Jest. I jeszcze jeden został. Ogólnie to jest coś dla Freda. Więc dobra, zmieńmy się w Frediocha. Dobra, stop. Czy druga postać mogła sobie tu stanąć? Poproszę. I z tego nie schodzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Velma. Tak to by nie miało to najmniejszego sensu w sumie, nie? Dobra, teraz O mój Boże, Velma! Za szybko cię pochwaliłam. Dobra, jestem w końcu góry, mamy ten kawałek. A, coś pewnie do ułożenia będzie? Tak. Dobra, to zaraz do was wracam. Dobra, i mamy to. Jakąś trasę. W sumie mapa Drwali. Mapa obozowiska pana Planksa. Dlaczego jest aż tutaj? Musimy mieć na niego oko. Kurde, ja jednak nie wiem, kto to robi. Musi należeć do tego, kto ukradł sprzęt z obozowiska. Tu ktoś będzie w tym. To przecież widać, że tu jest ten potwór. A nie, to jednak jest skała. Ale myślałam, że będzie potwór. A, znowu ten łoś. O nie, to ja wolę być tym. Skupsem, nie zrzucajcie mnie stąd! No! Chciałam być skupsem. Boże, czy on mi w ogóle pomoże? Łapmy za śnieżki! Dobra, tylko ja nie widzę tych śnieżek, nie? Gdzie są, przepraszam? Ja ich nie widzę. Dobrze, proszę, czym ja mam w ciebie rzucać? Fasolką? Przecież tu nie ma żadnych kul śniegowych. Załatwmy go śnieżkami. Śnieżkami? A gdzie widzisz śnieżki, panie Mądraliński? O, dobra, czyli fasolą go mogę załatwić w takim razie. No bo z tymi śnieżkami to dziwne trochę, nie? Czemu tak... O, dostał, ale to chyba nic nie... Kurde, no to nic nie daje, te puchy. On i tak nie goni. Kurde, nie trafiłam akurat, jak się tak, wiecie, rzucił na to. Dobra, muszę przeczekać. Teraz? Aha, spadł. Spadł? I nowy? Przez to, że spadł? Nie, jest przejście. Mam maskę i to najważniejsze. I mogłam go wcześniej przepaść rzucić. Ale tam jest też przejście, on mówił. Kurde, ja nie wiem, czy ja chcę tędy pójść. Gdzie ja tu będę? Bałwan, nie lubię bałwanów. W sensie ogólnie lubię, ale nie lubię w tej grze. Gdzie ja jestem w takim razie? Czemu kamera tak głupio mnie prowadzi? Aha, tu jestem znowu, patrzcie. Co ja w ogóle mam zrobić? Mapa Drwali. Czy Dustin jest to wplątane? Lepiej porozmawiać z Musem. Znajdźcie wyjście z jaskiń. Ja znalazłam wyjście z jaskiń, ale ja się chyba cofnę i pójdę do tego przejścia. Wiecie, co on powiedział, że tam jest tajne przejście i w ogóle. Także chodźmy tu z powrotem. Nie z tobą, myślę, że z Velmą będzie najlepiej. Teraz przejdźmy sobie tutaj. W ogóle ten ziomek zniknął, więc go nie ma. Gdzie ja teraz jestem? A, na wodzie. Tak? Czemu ta kamera jest taka głupia? Tu mogę wejść? Trochę nie czaję. Mogę tu wejść? Mogę, bo to jest lód, dobra. Tu jest coś... O, strój na przykład. Czy trzeba po prostu te skrzynie położyć na odpowiednich kształtach? Okej, zrobiłam to na te kształty i to jednak tak nie działa. Więc nie wiem, kurczę, o co chodzi. Co innego tutaj może być?
Czy ja je jakoś nierówno położyłam? O! Podosuwałam je bardziej na te kształty i faktycznie się tu coś otworzyło. Więc git, jednak to o to chodziło w razie co. Chodźmy w takim razie po strój nowy. I po skubi kości. Dobra. Strój aligatora do podkradania się na bagnach. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest coś, co chciałabym mieć. Ale wychodzimy już stąd w takim razie. I patrzcie, znalazłam tutaj dla Daphne. Niech tu wejdzie, bo jest literka Y. Złapmy tę literkę! Jej. Czyli brakuje nam O. A czy jak ty tu wejdziesz jeszcze raz, to my możemy gdzieś przyjść wyżej? Nie, nie możemy niestety. No dobra. Idźmy sobie na razie nią. Czy tutaj mogę wejść? Nie, bo to jest niby prywatne coś tam, bla, 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 bla. No dobra, ale ważne, że mamy litereczkę i teraz idziemy sobie tu. Ta chatka wygląda na przytulną. Najgrzeczniej byłoby zapukać i sprawdzić, czy mus jest w domu. Dobra, zobaczymy, czy jest mus i co nam powie. Yo, to ty mus? Okej. Okay. O, to nie mus. Hej, to nie mus. Jo, musa tu nie ma. Także jeśli nim nie jesteś, nie wejdziesz. Zasady to zasady, gościu. Wracaj na trasy dla początkujących. Ale mu powiedziałem. To kto to jest? Jejciu, nie był zbyt uprzejmy. Znajdźmy jakieś stosowne miejsce do ukrycia się i poczekania na musa. Czy ja przez okienko mogę zobaczyć, kto to? Chyba nie, ale to miejsce do ukrycia się pewnie będzie tu? A nie, tu, patrzcie, dobra. A ja sobie wszamię malinkę. Dobrze jeździ na desce, więc mógłby super uciekać jako ten Yeti, nie? Znaczy gonić. Chyba mu się spieszy. Podkradnijmy się bliżej i sprawdźmy, czy coś usłyszymy. Grzeg się włączało nagranie? Tak chyba? Ale ja nie słyszę nic, co on mówi. Więc lipa, ale okej. Okay. Nagranie z musem. Nagraliśmy musa, jak mówi o skończeniu swoich przygotowań na szczycie góry. O co tu chodzi? Nie, no może kurde... Zapamiętacie to wszystko? Nie wiem. Pomogliśmy z tym całym sprzętem, którego potrzebowaliście. I nas nie złapał, prawda? No, w sumie... Hej, stary! Gdzie ten brelok otanny? Co? O, rany, nie wiem. Pewnie odpadło podczas tego szalonego biegu. Myślicie, że zauważy? Totalnie. Miejmy nadzieję, że nie. Tak czy siak, idę na szczyt skończyć swoje przygotowania. Na razie, dzieciaki. Na szczęście możemy przewidzieć jego następny krok. To szczyt. Złapmy wyciąg i bądźmy tam pierwsi. Kurde, nie wiem, czy to nie będzie jakieś nieporozumienie koniec końców. Ja się zmienię w Skubiego, w razie co jakby miała być walka. Bo tak może brzmieć jak nieporozumienie, bo wątpię, że aż by nam tak bardzo podpowiedzieli, że to on to wszystko robi, nie? Chociaż chciałabym, żeby to był on, ale kurde, nie wiem teraz. Dobra, czy ja mam teraz iść tędy w takim razie? Bo nie wiem, jak mam się stąd wydostać. Tak, tu już jest otwarte, dobra. Wycinka Planksa. Jesteśmy tu. Okej, okay, już wiem, gdzie jesteśmy, wszystko jasne. Ale my mamy iść na szczyt góry teraz? Tak, na wyciąg, no dobra. Hej, pomyślałam, że opowiem wam trochę, co słychać w mieście. Wszystko nareszcie zaczyna się poprawiać. Facet od konserwacji właśnie wyszedł i zgadnijcie, co zrobił. Naprawił wyciąg narciarski, więc możecie już z niego korzystać. To upraszcza sprawę. Uważajcie na siebie. Jesteśmy już tutaj. Ej, szkoda, że musowi zdjęcie jakoś też nie spróbowałam zrobić. No ale idziemy na wyciąg w takim razie, bo trzeba się tam dostać. Proszę bardzo. I coś czuję, że to będzie teraz już ta walka z bossem i potem będę musiała zdecydować, kto to zrobił, tak szczerze. Nic już innego nie wymyślę, bo niby to wszystko wskazuje na musa, ale wolałabym, żeby tak nie było, ze względu na to, że to by było za proste. A, i tu już będzie kudłaty? Dobra. No, czyli tu będzie walka z bossem na stówę. Nie ma innej opcji. Tutaj trzeba iść, nie? Są grzybki. O, jest. Jednak łoś? Tam coś tam? Hej, to wygląda jak ten Frankenłoś. Ale to... Oj! Spadłam. Ale to nie jest Frankenłoś? Ej, przepraszam bardzo, proszę mnie nie bić. Jak ja... Zasypmy go śnieżkami! Nie, no jest. No, no to co to za problem?
Kurde, no. Nie zdążyłam! Oh no! Ej, on mnie zaraz, kurde, pokona. Aha, i nic mu się nie stało. Czemu on nie spada tak jak tamten głupi? O nie, no on mnie naprawdę pokona. Dobra, jak się będzie gotował na uderzenie? Czyli teraz, o, dobra, zasypany. Aha, i co? I nic? O, spadł. Zabrało mu to trochę życia. Dobrze wiedzieć. Dobra, teraz ten się budzi. I muszę mu zrobić zdjęcie. Dobra, chociaż tego potworka mam. Yeti. I co, ten też mam rzucać? O! I umierłam. Umierłam, tak, umierłam. Aha, to chyba nic nie daje. No i dupa, i moje skubi chrupy. No nie wierzę. To z której strony to się będzie wyświetlało? Dobra. Stay. Teraz stay. O, wkurzył się, dobra. Spadło coś na niego, dobra. Szybko, 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 szybko. A ty, kudłaty, byś mi pomógł, a nie, kurde, ja go kiełbasą po mordzie strzelam, a ty mi nie pomagasz. Dobra, już widzę, jak to działa. A jak uderzę dwoma, to po środku będzie. No dalej, wścieka się. Kudłaty, czy ty byś mógł mi pomóc, a nie? I tak to trzy razy pewnie trzeba zrobić, więc bez różnicy. Dobrze, że ten łoś spadł w ogóle, bo to pierwszy etap poszedł, bo tak to pewnie bardzo długo bym go próbowała pokonać. Dobra, i teraz chyba będzie ten drugi etap zakończony. Szybko, 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 kudłaty. Boże, Scooby, dawaj, dawaj, jesteś super pieskiem. Dobra, jest. Wściekł jak nie wiem co. Okej, okay, a tu teraz co się dzieje? O kurde, on tu zamraża? A ja mam niego tymi puszkami? Tak. Boże, to głupie. Halo, potwory. Nie, nie mam tego. Nie mam puszki, to chciałam powiedzieć. Halo, ktoś mi tam podrzuca w ogóle tą puszkę? Dobra, jest. Szybko. Dobra, mamy to. Czy to już będzie ostatnie? Tak, dobra. Już trzy razy się spierdział, jest dobrze. Okej. Dobra, teraz tak. Kto jest bandziorem? Barry, Dustin, Moose. Kurde, no nie wiem. Dobra, Dustina bym sobie odrzuciła, no bo on jednak tylko jest po prostu wredny. I myślę, że on nie jest bandziorem. Barry jest bardziej podejrzany i Moose. Barry i Moose. Barry, no kurde, niby nie zrobił nic podejrzanego, ale wszędzie jest ta fasola, chociaż teraz coś mi tą fasolę rzucał. Jakby był Moose, no to jest najbardziej creepy, podejrzany i w ogóle ziomek, no bo on, kurde... To by było podane na tacę, że to on. Ale, że to jest stara gra i dla dzieci, to myślę, że specjalnie tak jest zrobione, więc wybieram Moose'a. I tak, Moose? Dobrze? Winny! Dziękuję! Słyszycie to? Zdaje się, że wkrótce rozwikłamy tę zagadkę. Anna będzie załamana. Nie zapominajmy o głównym organizatorze tej operacji. Dałoby mi się, gdybyście się nie wtrącali. To bardzo niebezpieczny dowcip, Moose. Ty i twoi przyjaciele skrzywdziliście wielu ludzi, w tym mnie. No, jak ucieka. Nie wiem, jak to robicie, tajemnicza spółko. Jesteście niesamowici na 150%. Teraz wszystko ma sens.
Ukradliście bilety na wyciąg, żeby ludzie nie mogli dostać się na szczyt. Koleś, trzeba było wykorzystać armatki śnieżne do robienia rożków lodowych, a nie zamieci. A jeśli znam się na robieniu kostiumów, to ten wielki Yeti został zrobiony ze wszystkich części zwierząt, które zniknęły z chaty. Tak, i mój cenny sprzęt. Dlaczego? Dlaczego to zrobiliście? Ta góra należała do nas, dopóki nie sprowadzili tu turystów. Chcieliście przepędzić wszystkich z dala od góry, żeby mieć ją wyłącznie dla siebie. Udałoby mi się, gdybyście się nie wtrącali. Ta góra należała do nas, dopóki nie sprowadzili tu turystów. Już to powiedziałeś. Na pewno ci ulży, gdy pomożesz naprawić wyrządzone szkody. Halo, halo, Laila! Mamy lodowe grzyby! Odbiór! Chyba możecie to wyjaśnić po drodze do domu. Uuu, przyłapani na gorącym uczynku. Naprawdę musicie przychodzić? Kazała nic wam nie mówić? Narażacie ucztę! Chcemy tylko się z nią spotkać. Koleś, nic nie rozumiesz. To oznacza, że może nie być uczty. Wiem, Skup, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Hej, dobra, mamy trofeum, wijąca góra rozmrożona. Zamroziliście plany Musa na zdominowanie góry. I mamy dzięki temu buty kosmonauty. Mały krok dla ciebie, ale wielki dla ludzkości. Tutaj dokończyć kilka spraw. Idźcie przodem. Musimy być ostrożni. Mam złe przeczucia. Uważajcie na siebie, dobrze? Niedługo będziemy. Za każdym razem, kiedy czuję ten zapach, robi się jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że trochę dostaniemy. Ej, czemu wy jesteście nadal w takich ubraniach? Ej, słabo, lipa. Ogólnie tu jest napisane, żeby wrócić do Laili. Ale ja z chęcią bym tu jeszcze się przeszła po wyjącej górze, bo... Dobra, ja go przebrałam, kudła, to niech już tak będzie, chociaż w sumie chcę wrócić do wyjącej góry i do El Muncho. Chociaż na ten moment do wyjącej góry tylko. Żeby poszukać resztę rzeczy, w sumie bardzo mało było tych potworków, więc trzeba się za nimi rozejrzeć i skrzynie, i literka, i duchy, i medalion, i kanapka. No bardzo dużo jest do roboty, więc no trzeba się tutaj rozejrzeć. Co tutaj jest dodatkowego? Czy to będą potwory? Wendigo, no nie. Nowy rekord, fantastyczny czas. Nagrodę otrzymujesz 150 chrupek. Okej, okay, no czyli się udało chyba przewiedzieć. Okej, okay, i teraz od czego zacząć szukać? Dobra, przejdźmy sobie do chatki Musa. W sumie jak coś wam znajdę, to wam po prostu pokażę. O, jest Mus. Mogę mu zdjęcie zrobić. Coś nam powie w ogóle? Siema wszystkim. Nie jesteście na mnie źli, prawda? To trochę chciwe z mojej strony tak chcieć wszystko dla siebie. Chociaż przez chwilę był niezły czat. Po prostu, sam nie wiem, zaczęliśmy od małych rzeczy raz czy dwa, kogoś przestraszyliśmy na trasach. A to się wymknęło spod kontroli. Totalnie wam dziękuję za pomoc. No, muszę za karę pracować w chatkach, ale to nie jest taka straszna kara. Przynajmniej mogę się bujać z Anną. Mam nadzieję, że mi wybaczy. Czyli on ją w sumie lubi. Więc może nie jest takim złolem. Dobra, przyszłam na ten strych, żeby zająć się misiami, żeby mieć wszystkie maski od nich. Tylko oni coś nie chcą mnie atakować. Niestety, jak nawet w to przywalę. Kurde, no czemu? Myślałam, że one się tu pojawią. O, klucz jest znowu. A ten klucz to mi do czego, jak już tego nie potrzebuję. Może trzeba to welmą znowu otworzyć. Tak, i one wtedy wyskoczą tu, dobra. Chociaż tyle. Chciałabym zrobić wszystkie rzeczy, wiecie, do końca, zanim pójdziemy do Laili, żeby mieć i El Muncho, i wyjącą górę do końca zrobioną. I żeby już zamknąć te rozdziały na amen. Okej, okay, mamy. Rozwiązaliście akta sprawy dotyczące misia. Odwiedź dom klubowy, dobra. Okej, okay. Czyli mamy teraz taką głowę misia. Już się nie truć, smutny misiu. Nie no, zarąbicy. Ja tak sobie pomyślałam, że warto by było Sergio poinformować, że tu już nic się nie dzieje złego, ale nie ma go. Dobra, pokonałam tu tego łosia i ja gdzieś tu słyszę medalion, tylko go nie widzę. I to jest, gdy zbliżam się troszeczkę do domku, taki właśnie dźwięk medalionu. Czy on jest na dachu? Gdzieś tu go słychać, bo trzeba dobrze przeskoczyć chyba. Tutaj też coś jest.
Aha, czyli ja nie muszę tędy chodzić, tylko po prostu mogłam wejść do góry, dobra. I mamy wszystkie medaliony w takim razie, a ja pokonuję Bowana. Dobra, słuchajcie, znalazłam ducha. Jest tu. Na pewno teraz. I teraz mamy 7 na 8. A idę w ogóle w tę stronę, bo... No, zobaczycie, jak będę w tym miejscu, to wam powiem wtedy, dobra? Bo to jest dość ważne. Dobra, i znalazłam ostatnią literkę. Przemijmy się na chwilę we Freda. On tu musi to przyciągnąć. Hype, 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 kolego. I teraz w Daphne. Tu dla niej coś będzie. O, albo nie, ona nie była tam potrzebna. Ale mamy literki. Fajnie. Coś za to się dostaje? Nie, nic się nie dostaje. Dobra, więc zmieniamy się w Scoobiego. Ale to nie jest właśnie jedyny powód, dla którego ja tu przyszłam, bo... No oprócz tego, że wilkołaki chcę sobie też tak pobić. Ogólnie postaram się znaleźć wszystko, co mogę, a tych kurczę różnych potworów pozabijam sobie sama. Nie będę wam tego przecież nagrywała i czas marnowała, ale ja sobie przypomniałam, że ja w tym miejscu nie byłam. Nie wiem, czy coś tutaj jest, ale mnie tutaj nie było. Nie może mi się wydawać, ale... Raczej mnie tu nie było, ale tu i tak nic nie ma. Szkoda, myślałam, że właśnie z czymś się tu spotkam, coś tu będzie, bo oprócz masek, no to brakuje mi jednego ducha, jednej kanapki i jednej skrzynki. Więc troszkę tego jest. Ten... O, spadłam! Ten odcinek będzie też taki, wiecie, posklejany raczej właśnie z takich rzeczy, jakie już w końcu coś znajduję i tak dalej. Więc no, zobaczymy. Jak to jeszcze dalej będzie wyglądać. Dobra, wróciłam na sam szczyt imprezy. O, duch. Dobra, mamy wszystkie duchy. Fajnie, 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 bardzo fajnie wręcz nawet. Bo tam nic więcej nie mogę zrobić, nie? Tutaj widzę, że chyba możemy powtórzyć ucieczkę, jakbyśmy chcieli, bo tam była jedna z literek. A tu, żeby powtórzyć co w sumie? Mam nadzieję, że nie bitkę z tym potworem. Tak. Kurde, niepotrzebnie to zrobiłam. Słuchajcie, walczyłam tutaj z bananami. Z bawanami oczywiście, nie wiem, ja już drugi raz mówię banany zamiast bawany. I odkryłam, że tutaj jest coś dla Freda, ja tego wcześniej nie widziałam, to się tak nie rzucało chyba w oczy. O, i tutaj coś z zegarem robimy. No, jestem ciekawa, czy to będzie kolejne jakieś pomieszczenie, budynek do zwiedzenia, czy o co tu w sumie tak do końca chodzi. Okej, okay, wybiła... Północ. Coś jest? O, jest otwarte. I co tu? A, strój! Dobra. Czyli wtedy będzie tak, że chyba mamy wszystkie stroje. Strój kościół trupa, nie patrz w lustro. Ze strachu zaszczękasz zębami. Czy mam wszystkie stroje wtedy? Tak, 4 na 4, czyli została jedna kanapka gdzieś. No i oczywiście te potwory. Bałwanów mi 9 brakuje, 22 te śnieżne, 7 łosiów. Łosia spotykam w jednym miejscu, ale tam nie ma czym w niego rzucać, więc ja go omijam za każdym razem. No i wilkołaki są spoko, ja je gdzieś tam złapię, no 26 potrzebuję, ale one są łatwe do bitki, więc tam się niedługo zakręcę znowuż. Tylko ta kanapka mnie zastanawia, gdzie ona jest? Ej, słuchajcie, znalazłam w końcu kanapkę ostatnią. Więc jest zdobyta, wszystkie mamy i zaraz wam pokażę, to jest w tym domku, bo ja byłam przekonana, że ogólnie są tylko dwa domki tutaj i nigdy nie sprawdzałam tamtego, będąc przekonana, że to jest ten domek. Także zostały nam już tylko maski do zdobycia, więc no oczywiście poza kamerą. Najgorzej będzie z tym łosiem, bo tam gdzie on się pojawia, gdzie ja go znajduję, to nie ma niczego, czym mogę w niego rzucać, więc ja nie mam jak go pokonać. Także no ogólnie nic się tutaj praktycznie nie zmieniło, co wam pokazywałam ostatnio tą listę, ile masek mi brakuje, więc teraz idę na polowanie na potwory, żeby to dokończyć. Życzcie mi powodzenia. Będę jak jakiś łowca. Dobra, udało mi się pokonać te złe bałwany, więc chociaż jakieś potworki mam już z głowy i dzięki temu zdobyliśmy sobie głowę złego bałwana pokryty śniegiem kask. Tym razem udało mi się arktycznego wilka.
I dostajemy za to pazury arktycznego wilka. Wydrap sobie drogę przez wszystkie tajemnice. Dobra, zdobyłam też tego łowcę, czyli te zaspy, i one szczerze były najbardziej irytujące i denerwujące do zdobycia. No, duża ilość, jak na to, jak rzadko się tak pojawiały. I długo mi schodziło na to, żeby je pokonać, no ale ostatecznie się udało. I dzięki temu mamy dłonie łowcy, płynny śnieg. Hasta la vista, łowco. I ostatni już do kolekcji, Frankenłoś, i dostajemy z niego rogi. Nikt się nie odważy z tobą zadzierać. Ogólnie okazało się, że wcale nie muszę w niego rzucać przedmiotami, wystarczy nam kudłaty i jego proca. Też idealnie go oślepia. Gdy się dowiedziałam, że tak można go pokonać, no to była jedna z przyjemniejszych postaci do pokonania. No, najlepiej mi się walczyło, wiadomo, z tymi wilkami, no bo one były dość proste do pokonania. Tutaj jednak tego czasu trzeba poświęcić więcej, ale przez to, że tylko 10 ich trzeba było, to naprawdę bardzo szybko poszło mi pokonanie ich wszystkich. Mam na myśli tutaj tych frankenłosiów. Także na szczęście mam już wszystko. Jeżeli też już skończycie wyjącą górę i będziecie szukać potworów, no to mi się zdecydowanie na strychu, to powinniście wiedzieć. Wendigo, myślę, że zanim właśnie będzie już koniec gry, to na stówę pokonacie ze 150, bo one bardzo często się pojawiają, ale są tam, gdzie jedziemy tym jakimś taką tą koparką. A reszta potworów, tutaj jak jest ta brama, już tam nie będę dalej szła, ale tutaj jest frankenłoś. Kolejna lokacja to są te zaspy. Kolejna jeszcze bałwany. I ja robiłam takie kółko, że jak mamy Beniego... Dobra, przejdę wam się tam. Tutaj zaspy, jak mówiłam. Dalej mamy dwa bałwany. Tam były dwie zaspy, w razie co? Tutaj dwa bałwany. I idziemy do windy. Dobra, i stanę tutaj, żeby nie iść dalej, ale jak jesteśmy przy tym Benim, on chyba tak miał na imię, najpierw od niego szłam na lewo. I tam, wchodząc do tych jaskiń, natrafiamy na trzy te zaspy, czyli tych łowców. Tam, jak ich pokonujemy i wyjdziemy, wepsniemy się po górze, będzie bałwan. Idziemy na prawo od bałwana i pokonujemy całą trasę z wilkami i wychodzimy po jego prawej stronie tutaj, to co widzimy. I wracam znowu do windy, tam mi się już rozpiły te zaspy, bałwany i łoś. Wychodziłam ze bramy. I z powrotem znowu ta sama trasa i szłam znowu tutaj kółeczko i tak po prostu wszystkie potwory zdążyły mi się zrespić. Ja miałam kogo ubijać, no i tak zyskałam wszystkie maski. Więc jeszcze raz dla pewności zobaczcie, wszystkie maseczki mamy tutaj zdobyte, wszystkie literki, ubranka, duchy, medaliony i kanapki. Wyjąca góra jest, moi drodzy, na 100%, z czego jestem niezwykle dumna. Zostało nam jeszcze El Muncho do zrobienia i to też chcę zrobić przed tym, jak będę dalej szła z rozgrywką. I ogólnie bardzo żałuję, że zapomniałam dokończyć El Muncho, bo jednak to nam się w ogóle nie przydaje do niczego. A ja już teraz zapomniałam na ten moment, gdzie byłam, co gdzie zdobyłam, gdzie co widziałam, więc będzie trudniej mi teraz to wszystko zlokalizować. Tutaj byłam na bieżąco po wyjącej górze, więc wiedziałam mniej więcej, gdzie już co zaobserwowałam, gdzie już było pusto, niczego już nie było i znałam lepiej tą lokację. Ja z El Muncho teraz nic już nie pamiętam, bo dawno temu grałam w El Muncho na dobrą sprawę. Tak w moim przekonaniu, wiecie, to nie wychodzi tydzień w tydzień odcinek z Kubiego, więc no będzie to małe wyzwanie dla mnie. Ja muszę trochę sobie odpocząć po tej wyjącej górze, zmontuję wszystko to, co mam do tego czasu, do tego, co teraz tutaj mówię, bo nie wiem, ile wyszło mi tego nagrania. Ja trochę też nagrywałam, wiecie, jak chodziłam po tej wyjącej górze, tam jest dużo do wycięcia, tak samo ubijanie potworów, więc ja nie wiem, czy ten materiał nie będzie krótki. Jeżeli będzie krótki, to ja wtedy jeszcze dogram sobie El Muncho, ale jeżeli nie będzie, no to myślę, że zakończę na tej wyjącej górze, jeszcze dogram pożegnanie, wszystko wam wtedy jeszcze raz wyjaśnię i będę kończyła ten odcinek. Jeżeli będzie to taki krótki, no że tylko pół godziny na przykład, no to myślę, że jeszcze El Muncho mogę tam dograć, żeby tam coś więcej było, a myślę, że każdemu z nas, jeżeli gracie w nawiedzone bagno i nie wiecie, gdzie co znaleźć, to myślę, że ten mój filmik może pomóc, bo jednak faktycznie starałam się wszystko znaleźć, wszystko zdobyć i myślę, że daję już wam teraz takie wskazówki dość dobre, o dziwo. I naprawdę ja spędziłam mnóstwo czasu teraz na tą wyjącą górę, oczywiście z jakimiś tam przerwami na jedzonko i tak dalej, ale z 3 godziny
3,5 na pewno teraz na to poświęciłam. Nie mówię na ubijanie potworów, ale na szukanie reszty rzeczy i ogólnie no, to, co przechodziliśmy sobie, czyli pokonanie bossa i tak dalej, nie? Więc naprawdę kupę czasu mi minęło. Muszę sobie troszeczkę teraz właśnie odpocząć, potem właśnie zobaczymy, co jest dalej. I jeszcze zanim bym kończyła ten filmik, być może nie wiadomo, tak jak to robiłam, pomyślałam sobie, kurde, ja faktycznie udało mi się wszystko znaleźć. I zastanawiam się, czy uważacie, że to dobry pomysł, żebym nagrała też taki krótki filmik, znaczy krótki, no nie wiem, czy będzie krótki, nie wiem, ile on będzie trwał, ale dotyczący nawiedzonych bagien, że gdzie jakie znajdźki się znajdują, czyli by było na przykład Wyjąca Góra, no i by było po kolei. Wszystkie fragmenty z mojej gry, gdzie znalazłam kanapki, wszystkie fragmenty z mojej gry, gdzie znalazłam medalion, wszystkie fragmenty, właśnie wiecie, o co mi chodzi, nie będę powtarzała każdego po kolei teraz, ale będą właśnie różne kategorie, nie mówię już o maskach, no bo potwory, no to wiadomo, trzeba samemu sobie je szukać i trzeba samemu je pokonywać, ja nie będę pokazywała, jak 10 razy pokonuję łosia, bo to jest bez sensu, ale te wszystkie po boku, po lewej stronie, co mamy, czyli medaliony, kanapki, duchy, stroje i literki, podzielić sobie właśnie na takie kategorie, że El Muncho, Wyjąca Góra, no i to nawiedzone bagno i wtedy zrobić zlepek z moich filmików, gdzie te elementy się tam znajdują. Ja oczywiście pewnie wycięłabym swój głos i da jakąś melodię z tej gry w tle, żeby mnie nie było słuchać. To by był raczej taki filmik bezdźwiękowy, w sensie bez mojego głosu, ewentualnie jakieś tam może nawet początkowe przywitanie, chociaż nawet nie, bo chciałabym, żeby to właśnie korzystali z tego też ludzie, którzy nie są moimi widzami, tacy, którzy szukają konkretnie czegoś, żeby było właśnie tak w tytule jasno potwierdzone, że to są te wszystkie znajdki, że gra by była na 100%. No ja sama jeszcze nie wiem, czy wszystko znajdę na 100%, ale taki jest mój cel, więc no myślę, że to jest dość dobry pomysł. Nie wiem, czy takie filmiki są, bym musiała zrobić research, ale uważam, że to i tak jest dobry pomysł, nawet jeżeli gdzieś jakiś taki filmik by był po angielsku czy po polsku, no to już nieważne, bo wydaje mi się, że dużo osób teraz wraca do takich gierek i myślę, że z chęcią parę osób by to obejrzało, nawet jeśli nie, to jeżeli pomogę, nie wiem, dwóm osobom, to to i tak będzie dość dobrze, bo sama wiem, jak to jest, czasem też nie mogę przejść jakiegoś momentu w grze, szukam gdzieś tam pomocy, no a te gameplaye, wiadomo, wyglądają w taki sposób, nawet mój, że ja gdzieś randomowo coś znajdę, więc potem przeszukuj sobie 15 filmików, gdzie akurat znaleźć konkretną kanapkę czy konkretną rzecz. Nie mówię tylko o tej grze, mówię też o innych. No tak słabo, nie? Oglądać wszystkie te filmiki w poszukiwaniu jednej rzeczy, no komu by się chciało? A tak, to by był zlepek wszystkich informacji. Nie mówię, że to od razu by teraz wyszło, nie wiem, jakbym skończyła od razu nawiedzone bagno i to by wyszło. Wiecie, też potrzebuję czasu, żeby no, pozgrywać sobie wszystkie moje filmiki na nowo, w sensie, bo ja nie mam ich na komputerze już tych wersji, które ja wstawiłam, no bo tych filmów to ja już mam ze 160 czy ileś, nawet nie wiem ile, więc no dziwne, jakbym trzymała to wszystko na swoim komputerze, by mi pamięci nie starczyło koniec końców, tym bardziej, że niektóre są naprawdę długie i musiałabym sobie wszystko na nowo pozgrywać właśnie z YouTube'a, musiałabym powycinać te najważniejsze fragmenty, ułożyć je w odpowiedniej jakby kolejności, więc to też zajęłoby mi trochę czasu, ale taki pomysł spadł mi do głowy, dajcie mi znać, co sądzicie. Jeżeli uważacie, że to głupie, no to spróbujcie wybić mi to z głowy, ale jeżeli uważacie, że spoko, no to propsujcie mój ten pomysł, żebym się za to zabrała, nie? Dobra, a teraz idę troszeczkę odpocząć. I jak możecie się domyślić po długości tego filmu, no to nie będę robiła teraz El Muncho, bo sobie już wszystko zmontowałam i jednak wyszedł mi kawał materiału, więc El Muncho zrobimy sobie w kolejnym odcinku na początku, a potem dopiero przejdziemy na bagna, więc wyczekujcie. Jeżeli nie wiecie też, jak coś znaleźć w El Muncho, to mam nadzieję, że mi się uda to zrobić i że Wam pomogę. A teraz będę się z Wami żegnała. Także trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie Werkę Gamerkę. Na razie. Pa!